Zima co roku potrafi zaskoczyć kierowców. Choć sezon zaczyna się dopiero w grudniu, już dużo wcześniej warto wyposażyć się w niezbędne akcesoria do naszego samochodu. Od czego najpierw zaczynamy? Przede wszystkim od opon, tak? Opony to jest podstawa w warunkach zimowych. Mimo że nie mamy obowiązku wymiany opon, to powinniśmy jednak mimo wszystko je zmienić na zimowe. Bardzo ważne, żebyśmy klimatyzacji w samochodzie używali całym rokiem. Są kierowcy, którzy używają tylko latem, ale jest to błędne, tak? Ponieważ nam się zagrzybia klimatyzacja, wprowadza wilgotność samochodu, dzięki temu szyby nam nie parują. Warto również sprawdzić cały stan pojazdu, tak? Czyli hamulce, oleje, filtry, żeby to wszystko było w porządku. Bo jeśli filtr będziemy mieli zapchany, kabinowy, też szyby będą parowały. Po opadach śniegu trzeba zarezerwować sobie kilka minut przed wyruszeniem w drogę, aby zadbać o odśnieżenie czy usunięcie szronu z szyb. Do tego potrzebne są podstawowe akcesoria. Szczotka do odśnieżenia samochodu, żeby nas nie zaskoczyła poranych po opadach. Odmrażacz do szyb, żebyśmy też nie skorbali szyb, nie drapali. Silikon do uszczelek. Warto samochód wieczorem nasmarować uszczelki, żeby nie przemarzły drzwi. No i to chyba takie podstawowe rzeczy. Może linka holownicza, przewody rozruchowe. Aczkolwiek jeśli sprawdzimy akumulator wcześniej, jego ładowanie nie poniesie się problemu z odpaleniem samochodu rano. Wszystkie akcesoria zimowe dostępne są na stacjach PKN Orlen w całej Polsce. Na południu kraju na stacjach można znaleźć takie rzeczy jak saperkę oraz łańcuchy. Każdy kierowca powinien zadbać o wyposażenie swojego samochodu, aby uniknąć mandatu za jazdę nieodśnieżonym autem.